Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony Kacper, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Jednakże dzisiaj was witam na takiej prezentacji mapy, która wyszła bodajże 2-3 dni temu do farminga. Jest to polska mapka, jak możecie już zauważyć. Chciałbym zrobić prezentację i dać wam linka do opisu, download. No i możecie się spodziewać, że będzie na tej mapce niedługo seria, na którą będę zapraszał widzów moich, gości, którzy będą mi pomagać tutaj rozwijać moją gospodarkę, nie? Więc tak, to jest miejsce startowe, gdzie właśnie respimy się. Tu mamy nasz domek, bardzo ładna hacjenta, tutaj studnie, tu mamy jakąś szopę, tutaj już mamy na start bizona. Dobra, przyspieszmy trochę kroku, tutaj jakiś płotek, tutaj mamy tył gospodarki, mamy tutaj małą wiatę. Powiem wam, że to jest taka mapka typowo na małe maszynki, 30, 60, ewentualnie jakieś 16, 12, ale to już takie przyspore będą. No jak widzicie, minimapa nie jest zbyt duża, mamy 40 pól razem, jeżeli żadnego nie pominąłem, to tak. Tu mamy jedyny skup, tu mamy handla z zwierzętami, tu jest główna gospodarka, a tu jest chyba ta druga, jeżeli się nie mylę. Więc co, będziemy sobie tutaj chodzić, zwiedzać. Zobaczmy, co tutaj są. Poletka naprawdę są malutkie. Widzicie, to 30 to na luzie obrabiać, nie? Ale bardzo fajna woda, widzicie, taka realistyczna dosyć. Twórcy mapy to jest Adam Wasilewski, Puma 145 i Olek 09. Oczywiście do chłopaków zapraszam tam na kanał. Do nich również link w opisie. Tutaj widzicie, bramy są otwierane na przycisk. Tu też mamy pochowane jakieś ciągniki. No mówię, tu pojawi się seria, bo naprawdę mapka jest sztos. No i na pewno 30 czy taki Władimir to będzie super po prostu, nie? Dobra, lecimy sobie. Gospodarka nie za duża. Pola naprawdę fajne. O, mamy szosę. Idziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Aha, tu jest główna szosa. Tu mamy inne pola. Mamy też dosyć urozmaicony ten teren. Dobra, pierw pójdziemy sobie w lewo. Tutaj mamy pola, tu mamy sad. On jest jakoś użytkowy tutaj? Raczej nie. Tu mamy rzepaki. Tutaj jakieś takie trójkątne bardziej pole. I tutaj mamy plantację chmielu, no więc będzie co pić. No i co, idziemy sobie tutaj przez pole, idziemy na tą drogę teraz. Ta droga polna doprowadzi nas, zaraz zobaczymy gdzie. Naprawdę bardzo fajnie ukształtowane, no mówię, ta seria pojawi się na pewno. Gdyż brakuje mi jakichś polskich maszynek już, z chęcią bym sobie pograł, nie? Tutaj jest szosa, która kończy nam mapkę. Tutaj są jakieś kolejne pola. Tutaj pniaczek wyrośnięty. Widzimy, tutaj bardzo fajna droga wyłożona z takich płyt betonowych. Tutaj jest droga, a to zaraz, po kolei, bo się zgubimy potem. Tutaj idziemy i mamy skup. To jest chyba ten młyn na mapie. Tak, to jest młyn, tu mamy jedyny skup na mapie. Dosyć spory, bardzo fajny. Tutaj mamy bramę wyjazdową i mamy taką okrężną drogę. Tutaj dosyć płaski teren. No, ale to jest w sumie taka okrężna droga i tutaj mamy taki fajny zajazdek, w którym dojeżdżamy do kolejnej drogi polnej. I idziemy sobie dalej. Tutaj mamy kolejną gospodarkę zapewne. Też bardzo fajnie zbudowaną. O, tu sobie wbijamy. To jest taka mała gospodarka również. Zobaczmy, coś tu jest. Nie, maszyny startowe są tylko na tamtej mapie. No nie, na tamtej gospodarce. To ta mapka też fajna. Przypomina mi trochę mapkę z typowej polskiej wsi. Z farminga 17, 15. No taka dosyć podobna. Tutaj widzicie, parę wiat jest. Trochę miejsca. Tutaj miejsce na jakąś farmę dla zwierząt. Na przykład jakieś świnki, kury, coś ten teges. Na przykład. Tu mamy jeszcze drogą
drogę objazdową. Dobra, sprawdźmy sobie, co tutaj jest. Tu można również, wiecie, sobie wziąć pole i tu zwierzęta postawić, nie? Tu naprawdę fajnie to wygląda. Ale tutaj lało chyba, bo kałuże stoją. Dobra, idziemy sobie wzdłuż tej drogi. I doszliśmy do łąki i do stawiku. Więc spoko. Mamy również las. Jest ambona. Spróbujmy wejść na nią. O. Weszłem do ambony. Dobra, spoko. Dobra, przejdźmy się przez las. I wróciliśmy się do naszej głównej gospodarki. Więc teraz pójdziemy tą drogą, bo jeszcze nie szliśmy. Tutaj idziemy, mamy pola. Tam mamy las, tu mamy kolejne pola. Tu skręcamy. To takie jedno z większych pól. Tutaj jakieś połączenie elektryczne. A, i tutaj chodzimy do kolejnej plantacji chmielu. I do sklepu z maszynami. Agroma, a to New Holland. Zobaczmy, czy można normalnie wchodzić. Tak, można wchodzić w menu sklepu. Tu się pojawiają pewnie maszynki. Naprawdę też fajnie wygląda, mamy rampę nawet, więc jak jakieś big bugi ładować czy coś na przyczepę, to też można. No i tam kolejne plantacje chmielu, więc ciekawie dosyć. Idziemy sobie, zobaczymy, co jeszcze tu jest ciekawego. Co my tutaj mamy? Aha, tutaj dochodzę do gospodarki. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Tu pewnie idzie do końca mapy już, nie? Tak, tu jest koniec mapy. Tu mamy kolejne pola. Tu kawałek lasu. Radziło za wolno. O, właśnie tak. Gdzieś jeszcze pamiętam, miałem w którąś drogę skręcić, ale już nie wiem, którą. Czekajcie. To jest ta droga, to szliśmy nią. O właśnie, tutaj. Tu byliśmy czy nie? Bo nie wiem, nawet już nie pamiętam. Nie, tu chyba nas nie było. Nie, nie było. A tutaj jest skup zwierząt. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to można skupywać zwierzęta, czy je kupywać. To tam jeden ciort. Tu droga do kolejnego pola. Akurat bawełnę mamy. Oj. Mamy ule. Więc trzeba tutaj miodek zbierać. I tak szczerze, to chyba by było już na wszystko z tej mapy. To takie fajne poletko małe takie. Widzicie? Takie no naprawdę ciekawe. Zrobimy sobie serię z małych maszynek i tu będą zapraszani goście na te odcinki, więc widzowie, więc możecie się zgłaszać już w tym odcinku, ale i tak zrobię jeszcze oddzielny odcinek z ankietą. Żebyście się mogli pozgłaszać, nie? Tu kolejne ambony. No, myślę, że to chyba wszystko już. Jeśli chodzi o gospodarkę, która najfajniejsza, szczerze mówiąc, trudno mi stwierdzić, ale ta chyba jest lepsza. Chociaż nie jestem pewien, tak? Czekajcie, jeszcze przejdę się na tamtą. To ta też jest taka całkiem niczego sobie. No nie wiem, to już będę decydował później. Ja wam w tym odcinku dziękuję, mam nadzieję, że ta prezentacja się wam spodobała. Wyczekujcie nowej serii i możecie się zgłaszać już w odcinkach, że chcecie. I jeśli ktoś będzie chciał, to ja powysyłam im tam modpaki i tak dalej. No i co? Link do kanałów chłopaków, co robili tą mapkę, macie w opisie. Macie link do mojego Instagrama, do pobrania mapki. I co? Zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz i na razie trzymajcie się i cześć!